Bardzo gorąco, bardzo serdecznie i jak Państwo widzą, słonecznie. Witam wszystkich na jubileuszowym 13. bezalkoholowym festynie parafialnym. Dzień dobry Państwu! Moi drodzy, żeby tradycji stało się zadość, to festyn powinien otworzyć gospodarz. Witam na estradzie księdza proboszcza Andrzeja Chnidę, tego, który jest organizatorem i naszym gospodarzem. Na estradzie witamy też pana prezydenta miasta Mysłowice, Edwarda Lasoka. Zapraszam do nas przewodniczącego Rady Miasta, pana Grzegorza Łukaszka. No, właśnie nie wiem, czy powiedzieć tak, czy jak być, pójdź tu Grzesiu, bo on jest nasz parafianin, nie? Także on jest swój. Także on jest swój, no ale wybraliście go też, także całe władze miasta mówi tak, tych, co rządzą w tej parafii, można powiedzieć, teraz mamy na estradzie, oddaję głos naszemu gospodarzowi, księdzu proboszczowi Andrzejowi Chnidzie. Dziękuję za głos, ale muszę tu powiedzieć, że takim gospodarzem rzeczywiście jest pan prezydent, ponieważ tym festynem parafialnym rozpoczynamy dni Janowa. A Janów jest mysłowicki, żeby nie mylić z katowickim. Więc też się cieszę, że jest obecny pan prezydent, i jemu oddaję teraz głos. Dziękuję bardzo serdecznie. Witam Państwa bardzo, naprawdę bardzo serdecznie i gorąco, tak jak to słoneczko, które świeci. Do południa nieciekawie wyglądało, ale wierzyłem w to, że na pewno się rozpogodzi, bo zawsze, jak pamiętam, zawsze pogoda była. Szanowni Państwo, duchowo żeśmy przeżyli razem na mszy świętej i rozpoczęliśmy tą mszą świętą, a teraz przyszedł czas zabawy. W związku z tym życzę wszystkim mieszkańcom i gościom, którzy tutaj są, wspaniałej, pięknej zabawy przez cały tydzień, żeby była radość, żeby było wspólne zrozumienie, ale przede wszystkim, żeby była wspólna zabawa. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, ja również w imieniu, w tej chwili akurat w imieniu Rady Miasta, dlatego że jestem właśnie w imieniu Rady Miasta tutaj, chciałbym serdecznie życzyć wszystkim dobrej zabawy, nie tylko dzisiaj, ale również przez cały tydzień, dlatego że, tak jak już ksiądz proboszcz powiedział, są to dni Janowa i każdego dnia będzie się coś ciekawego działo, a ten kulminacyjny moment to jest dzisiaj i przyszłą niedzielę, przyszłą sobotę na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Zachęcam do uczestnictwa w tych dniach Janowa. Myślę, że to jest dobra okazja, aby bardziej się poznać, no i razem miło spędzić czas. Pogoda dopisuje, myślę, że wszyscy się modlili dobrze o tą pogodę, choć podobno niektórzy cicho. Dlatego jeszcze są chmury, ale myślę, że do wieczora będzie bardziej pogodnie. Miłej zabawy wszystkim życzę. Dziękuję serdecznie. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, za siedmioma morzami. Chwileczkę, nie tak miała zacząć się nasza opowieść? No właśnie, nie tak. To wcale nie wydarzyło się za siedmioma górami, morzami czy lasami. Nie przeszkadzajcie mi! Mam dzisiaj opowiedzieć historię prawdziwą, która miała miejsce daleko, daleko. Ta historia mogła wydarzyć się tu, w naszym mieście, na naszej ulicy, w naszym domu. Bardzo, bardzo blisko nas. Ona ciągle się dzieje, a od nas zależy, jakie będzie jej zakończenie. My się tu sprzeczamy, a ja właśnie dostałam wiadomość, że w niebie mają wielkie zmartwienie. Może spróbujemy im pomóc, co? A co z naszą historią? Oj, znów marudzisz. Właśnie zaczynamy ją opowiadać. Zobaczmy, co takiego stało się w niebie. Koci, koci, łapci, pojedziemy do babci, od babci do mamy. Ojej, ojej, co my teraz zrobimy? My biedne aniołki, dla kogo w chórze śpiewać będziemy? I do kogo się przytulać, kiedy wieczór niebo ogarnie? Ojej, ojej, zginął nam Pan Jezus, ktoś z nieba ukradł Jezusa. Gdzie on teraz jest? Może mu zimno? Może obraził go ktoś złym słowem? Ratunku! Jezus zaginął! Bez niego nieba nie ma! Wiecie co? A może zamiast marudzić poszukajmy go? No tak! Ale gdzie?
Przeszukaliśmy całe niebo ze świętym Piotrem. Każdą chmurkę przetrząsnęliśmy i nic, nie ma go, nie ma. A może jest na ziemi? Masz rację, on przecież tak kocha ludzi. Zejdźmy więc na ziemię i poszukajmy. A może wyślemy telegram do rodziców, co? Dobry pomysł. Zaginął Jezus. Stop. Być może jest na ziemi. Stop. Jeśli ktoś go zobaczy, prosimy o telefon na niebieską linię. Stop. Jeszcze podpis. Aniołowie. Dzikich stworzeń, tu możesz liczyć tylko na siebie, tu nikt ci nie pomoże. Wiatr ciska w twoje oczy, piasek bezsilności, przez łzy w oddali widzisz fatam organy wolności. Ja jestem drogiem wody żywej, pij ze mnie, pragnąć nie będziesz. Ja jestem drogiem wody żywej, do mnie na wodnie twe serce. Wszelki święto, jednostajność, monotonia zabije w tobie człowieka. Tu diabeł stoi za rogiem i na upadek tu czeka. Ja jestem zdrojem wody żywej, pij ze mnie, pragnąć nie będziesz. Ja jestem zdrojem wody żywej, przyjdź do mnie na wodzie te serce. Ja jestem zdrojem wody żywej, pij ze mnie, pragnąć nie będziesz. Ja jestem zdrojem wody żywej, przyjdź do mnie na wodnie twe serce. Pragnąć nie będziesz. Ja jestem drogiem wody żywej, przyjdź do mnie na wodę przez serce. Ja jestem drogiem wody żywej, pij ze mnie, a pragnąć nie będziesz. Ja jestem drogiem wody żywej, przyjdź do mnie na wodę przez serce. Prawo i lewo, aż tu nagle
Na drodze drzewo, to drzewo poznania dobra i zła. Czy zerwać z jego owoc, kto mi radę da? Może ty, może ty, a może sam czar. Może ty, może ty, a może sam czar. Mógłbym być jak Bóg i poznać wszystkie tajemnice, przemierzać z prędkością światła ulicę, być królem na cielni i wielkim mocarzem, mógłbym spełnić każde ze swych marzeń. To istne szaleństwo, mógłbym być dla chorych uzdrowieniem, dla płaczących dzieci stać się ukojeniem, dla wszystkich stałbym się błogosławieństwem, a nie jak zwykle przekleństwem. Ujam się na prawo i lewo, aż nie nagle w drodze drzewo, drzewo od poznania dobra i zła. Czy zerwać z niego owoc, kto mi radę da? Może ty, może ty, a może sam czar. Może ty, może ty, a może sam czar. Dzieliłbym się swoim bóstwem i człowieczeństwem, dla ludzi byłbym drogowskazem, dla aniołów moje słowo rozkazem byłoby. Co z tego, czy warto zerwać owoc? I dlaczego boję się tego, boję się tego, tego? Bo bycie Bogiem to nie same radości, trzeba przecież w piekle zagościć, trzeba wysłuchiwać wielu cierpkich słów. Dlaczego jest zło? Dlaczego ten gruch mówi o takich rzeczach, że aż cierpnie skóra, że aż jeży się fryzura? No która odpowie? Ujam się na prawo i lewo, aż tu nagle na drodze drzewo, drzewo poznania dobra i zła. Czy zerwać z niego owoc, kto mi radę da? Może ty, może ty, a może sam czar. Może ty, może ty, a może sam czar. Jeszcze będąc Bogiem trzeba umrzeć za gości, którzy swej nieprawości mnie nienawidzą i nie wierzą we mnie, choć to ja dałem im serce, by mogli kochać i nienawidzieć, by mogli mnie widzieć, by mogli mnie widzieć, nie widzieć. Ujam się prawo i lewo, aż tu nagle na drodze drzewo, drzewo poznania dobra i zła. Czy zerwać z niego owoc, kto mi radę da? Może ty, może ty, a może sam czar. Może ty, może ty, a może sam czar. We'll be right back.